Z chmurą obliczeniową wiąże się aspekt cyberbezpieczeństwa. No bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie jesteśmy właścicielem sprzętu komputerowego w dużym przedsiębiorstwie. Jesteśmy go właścicielem, a więc jesteśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie tego sprzętu. Mamy takie dziwne poczucie, że jeżeli coś jest u mnie w serwerowni, ja zainstalowałem tam programy antywirusowe, zainstalowałem tam systemy firewall, a więc jestem w miarę zabezpieczony. To jest moja własność, nikt mi nie wyniesie tych danych. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj cyberprzestępcy to przestępcy, którzy są anonimowi. To przestępcy, którzy nie wchodzą do wnętrz naszej organizacji. To przestępcy, którzy atakują nasze systemy w sposób zdalny, z dowolnego miejsca na świecie. Firma Microsoft przykłada największą wagę w aspekcie chmurowym do zapewnienia bezpieczeństwa danych naszych klientów. To jest dla nas aspekt priorytetowy. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale firma Microsoft, a właściwie data center, czyli centra danych firmy Microsoft, których mamy 31 obecnie na całym świecie, są atakowane kilkanaście tysięcy razy dziennie przez cyberprzestępców. Oczywiście poważnych ataków jest kilka. Kilka nawet nie na dzień, ale nawet tylko na tydzień. Natomiast to już sprawia, że musieliśmy wykształcić i utrzymywać zespół informatyków odpowiedzialnych za obronę przed cyberatakami rzędu kilku tysięcy osób. Co więcej, podzieliliśmy ten zespół na dwa zespoły. Pierwszy zespół nazywany czerwonym to jest zespół odpowiedzialny za ataki na nasze data center, symulowane ataki. Drugi zespół, zespół niebieski, to zespół, który ma za zadanie się bronić. Na szczęście w historii działania tego zespołu nigdy zespół niebieski nie przegrał tej wewnętrznej walki. Więc kładziemy duży nacisk na cyberbezpieczeństwo, dlatego że w przemyśle jest to aspekt niezwykle ważny. Systemy operational technology, a więc OT, są o wiele mniej przygotowane w sposób technologiczny przed tego rodzaju atakami, dlatego że są systemami pracującymi w środowisku zamkniętym. Nie mają dostępu do świata zewnętrznego, czyli do internetu. A my mówimy jako dostawcy nowoczesnych technologii, czy firmy dostarczające systemy przemysłowe, mówią, otwórzcie swoje systemy OT, dajcie nam dane, wykorzystujcie dane z własnych procesów produkcyjnych, abyśmy stworzyli scenariusz Connected Factory, abyśmy analizowali te dane z wielu miejsc waszych rozproszonych geograficznie fabryk. Jak możemy otworzyć system OT, który nie jest przygotowany na cyberatak, potencjalny cyberatak? Możemy to zrobić. Możemy to zrobić, umieszczając ten system OT w bardzo hermetycznym środowisku, jakim jest właśnie chmura obliczeniowa. Przesyłać dane specjalizowanymi i szyfrowanymi protokołami, korzystając z dedykowanych urządzeń IoT. To firma Microsoft ma w swojej ofercie, korzystając z szeregu partnerów dostarczających tego rodzaju rozwiązania.